Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński gościł we wtorek na zaproszenie ugrupowania Trzecia Droga w Opatowie. W czasie konferencji prasowej, która odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury, zostały poruszone m.in. kwestie środków z KPO i RPO. Myśmy przede wszystkim odblokowali 600 miliardów złotych. Te 600 miliardów popłyną tu do Opatowa i popłyną do całego województwa świętokrzyskiego, także na szpital, który dla was jest tak ważny, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ci sami ludzie, którzy odblokowali te pieniądze w Brukseli, będą je wydawać tu na miejscu. Bo ci, którzy blokowali te pieniądze, nie potrafili ich przywieźć, oszukiwali i Brukselę, i Polaków. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zaznaczył, że o tym, kto będzie decydował i odpowiadał za środki z KPO, zdecydują mieszkańcy województwa 7 kwietnia. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, największy klub opozycyjny w tym sejmiku, przez te 5 lat był taką opoką, która trzymała rozwój województwa świętokrzyskiego w naszym regionie. Dzięki nam blokowaliśmy tak złe uchwały, jakie zatrzymywały środki unijne w wielu powiatach i w wielu innych województwach i zachęcaliśmy do tego, żeby myśleć o rozwoju naszego regionu. Niestety, to trzeba też powiedzieć, byli też radni spod znaku pana Ziobry, którzy te pieniądze, o których mówimy, uznawali za zbędne. I dzisiaj to państwo, leczący się w opatowskiej lecznicy, dzisiaj to państwo, którzy mają korzystać z tych środków unijnych, mających trafić do nas dzięki KPO i RPO, no musicie zdecydować, czy chcecie, żeby za te pieniądze odpowiadali ludzie, którzy ich nie chcieli. W czasie konferencji zaprezentowano też kandydatów do Rady Powiatu w Opatowie, jak i do Sejmiku Wojewódzkiego. Tego powiatu, tej ziemi opatowskiej nie stać na zmarnowanie 5,5 roku. Te olbrzymie pieniądze, te możliwości rozwoju, które się teraz rodzą, trzeba wykorzystać maksymalnie. Te, które po prostu będą. Nadchodzące wybory są decydujące, jeżeli chodzi o rozwój regionu. To nie jest żadna dogrywka po wyborach z 15 października. Jest to bardzo poważny mecz, który będzie decydował o tym, w jaki sposób się będzie Rzeczpospolita rozwijała. A jeżeli samorządom się będzie działo lepiej, to i Polsce również. Po konferencji odbyło się spotkanie kandydatów Trzeciej Drogi z wicemarszałkiem Senatu, podczas którego dyskutowano o pomysłach na rozwój województwa świętokrzyskiego.